Cześć, z tej strony Karol Bocian. Dzisiaj tutorial, jak możemy obsługiwać nieobsłużone jeszcze błędy w naszej aplikacji w Babo. Jak zrobić to ładnie, żeby to fajnie wyglądało. Jak zapisywać sobie to gdzieś do naszej bazy danych, żebyśmy mogli to potem przeglądać i naprawiać nasze błędy. Jak coś takiego zrobić, już Ci pokazuję. Na początku zrobimy sobie formularz, który pozwoli nam generować takie błędy, więc dodamy sobie tutaj jeden input, w którego piszemy mail, będziemy rejestrowali kilkukrotnie tego samego użytkownika. This input should not be empty. Zaznaczam sobie Ctrl D, jeszcze raz duplikuję sobie ten nasz element. Drugi to będzie hasło i zmienimy tutaj nazwę na password. Tym pierwszym zmienimy jeszcze tryb na e-mail i na samym dole zrobimy register user. Register user. Więc sobie to klikniemy, to pójdziemy i zrobimy sign the user up, czyli zarejestrujemy naszego użytkownika. W e-mail wpiszemy input a value, w hasło wpiszemy input a copy value. Możemy te nazwy sobie tutaj pozmieniać, żeby tutaj dać password. Password i tu na górze e-mail. E-mail. Ok. Wracamy do naszego workflow. Mamy zarejestrowanego użytkownika i potem wszystkim zrobimy reset relevant inputs. Zróbmy test i zobaczmy, jak wygląda error w naszej aplikacji teraz, kiedy jeszcze go nie obsługujemy w żaden sposób. Mamy naszą aplikację, wpisujemy jan@kowalski.pl. Ja sobie zapamiętam ten e-mail, bo będę kilka razy go jeszcze używał w naszych testach. Klikamy register user. Zobaczcie, zarejestrował nam się użytkownik. Jeszcze raz próbujemy zarejestrować tego samego i mamy taki komunikat przygotowany przez Babla obsłużony, że jest jakiś problem. This email is already in use. Jak możemy to lepiej obsłużyć? Żeby obsługiwać to w naszej aplikacji wszędzie w taki sposób, możemy stworzyć sobie reużywalny element i nazwać go sobie tutaj error handling. Ok, nie klonujemy nic. I tutaj mamy design. Jakiś mały, możemy dać sobie wielkość 1 na 1 na przykład, typu na przykład wiersz i będziemy dodawali tu jeszcze alert, na przykład alert. Więc mamy nasz alert, standard alert, możemy ustawić position the alert at the top, ok, i tu możemy wpisać jakiś error, na przykład error, ale nie standard alert, tylko warning, niech będzie taki czerwony. Wysokość i szerokość możemy też rozszerzyć to od zera do nieskończoności, niech będą na całą szerokość naszej strony i wysokość niech nam się dostosuje do zawartości. Możemy dodać sobie jeszcze do tego jakieś lekkie paddingi większe, no bo tak niech zostanie. Możemy też tym tekstem tutaj się do końca nie pobawimy, że wejdziemy sobie w ustawienia stylu, ale zostawimy tak jak jest teraz. I co musimy jeszcze zrobić? Obsłużyć nieobsłużony błąd. Jak to robić? Mamy tutaj taką opcję workflow, an unhandled error occurs. Jeżeli takie coś wystąpi, to co zrobimy? Na początku zapiszemy ten błąd do naszej bazy danych. Po co? Po to, abyśmy za jakiś czas mogli sobie to naprawić. Więc robimy sobie nowy typ, nową tabelę z errorami, error. OK. I będziemy tu wpisywali dane. Jakie? No nie mamy żadnego pola, więc możemy zobaczyć, jakie pola mamy dostępne w tym error handling. Zobaczmy sobie. Error handling, tutaj mamy ten nasz workflow, jakiś błąd nam tutaj przychodzi, więc możemy go sobie wykorzystać. Poszukajmy tego błędu, alert error, current workflow error. Zobaczcie, on ma takie opcje code i message, więc my będziemy chcieli wpisać sobie nowe pole code, który jest tekstem, oraz message, który jest też tekstem. Message, który też jest tekstem. Zapiszemy sobie jeszcze URL naszej strony, abyśmy wiedzieli, na której stronie pojawił się błąd, na której naszej stronie pojawił się błąd. Jest. Więc tu wpiszemy sobie this URL. Tutaj wpiszemy sobie ten nasz error, current workflow error message, a tutaj code, current workflow error code. Nie będziemy dodawali żadnego tutaj warunku, po prostu zapisujemy go do bazy danych i potem wszystkim jeszcze wyświetlamy sobie alert, jaki, no jakikolwiek chcemy. Możemy tu napisać, coś stało się i nie wiemy, co się stało, a możemy po prostu przekazać ten error, który przyszedł z naszego workflow. Ja właśnie coś takiego sobie tu zrobię. Więc mamy sobie ten nasz error handling,
Poprawmy tutaj literówkę Error Handling, reużywalny element. Jego możemy wykorzystać na wszystkich naszych stronach. Na przykład na stronie Index, więc bierzemy go sobie tutaj, wrzucamy ten Error Handling gdzieś, gdziekolwiek, niech tam sobie będzie. Zobaczmy teraz, jak będzie wyglądała obsługa takiego błędu, kiedy jeszcze raz próbujemy zarejestrować kogoś, kto już jest. Więc jeszcze raz wpisuję ten sam adres e-mail. Zobaczcie, this email is already in use. Mamy taki komunikat, już naszym alertem, inaczej to wygląda, trochę przyjaźnie, trochę ładnie, a przede wszystkim my zarządzamy, jak to wygląda. Pojawił się jakiś komunikat i my też zarządzamy, co w tym komunikacie się pojawiło. Co najfajniejsze i najciekawsze i najważniejsze dla nas wszystkich jest tabela z errorami, która zawiera właśnie kod i informacje, co się stało oraz na której stronie. Tych danych jeszcze możemy tu oczywiście wrzucić więcej, jeżeli chcemy, jeżeli myślimy, że coś więcej nam pomoże tutaj zdiagnozować dany problem. I to wszystko, co chciałem Ci dzisiaj pokazać. Bardzo dziękuję za Twoją uwagę. Serdecznie zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału oraz do obejrzenia pozostałych materiałów. Cześć!